dzisiejszy temat zajęć, a także zajęć jutrzejszych jest to wolumetria. Pokażę Państwu oraz wyjaśnię, na czym polega modelowanie twarzy, jeżeli chodzi o właśnie zabiegi wolumetryczne, broda, żuchwa, nos i policzki. Krok po kroku wyjaśnię, jak te zabiegi należy robić, na co zwrócić uwagę. Bardzo ważne jest, żeby w trakcie pracy podawać produkt niezwykle powoli, bo teraz zobaczcie, jeżeli podajemy produkt niezwykle powoli, to przede wszystkim mamy czas, żeby się obkręcić i ten produkt równomiernie rozmieścić. Zobaczcie. Jeżeli my podajemy taki duży punkt, jak w tym wypadku, to bardzo często ten kwas potrafi nam przesunąć się w dół. Możemy przede wszystkim zaplanować podaż produktu, ale w mniejszych ilościach, dzięki czemu takie depozyty lepiej trzymają się i mamy nad tym lepszą kontrolę. To, co widzimy przed sobą, to jest igła. Igła jednorazowa. Docelowo rodzaj igieł jest dużo i one będą się, drodzy Państwo, różniły tym, że mają inną długość. Też, uwaga, będą się różniły średnicą. Bardzo ważna jest też częstotliwość, czyli w jakich odstępach robimy taki zabieg, czyli jest pierwsza wizyta, druga wizyta i trzecia wizyta kontrolna. Najlepiej jest, żeby klient pojawiał się po 4 tygodniach na wizytę korygującą. Zaczniemy od tego, że dezynfekujemy sobie tą okolicę. Musimy sobie dokładnie zobaczyć, jak ten nos wygląda. Stajemy tutaj za klientką, czyli stoimy za głową klientki i patrzymy w tym kierunku. Więc ja robię bardzo malutkie depozyty. I teraz będę tutaj się zakuwać z góry, uwaga. Tutaj robię depozyty średnio mniej więcej co około 3 mm. Jeżeli my mamy ścięcie igły z jednej strony, zazwyczaj produkt podaje się na jedną stronę, tak jak tutaj. Dlatego w trakcie pracy będę robić przerwę i będę lekko przekręcać strzykawkę, żeby ścięcie igły przemieściło się, dzięki czemu będę mogła równomiernie podawać produkt. Największe niebezpieczeństwo w przypadku pracy z wypełniaczami to jest szybka praca i dużo produktu. Jeżeli pracujemy pomału, nie zrobią Państwo żadnej krzywdy. Teraz bardzo pomalutku zbliżam się w kierunku kości, tak bardzo, bardzo pomału i przytrzymujemy, patrzymy cały czas na strzykawkę, żeby spoglądać, czy pojawia się krew. Jak Państwo widzą, opisałam brodę, żuchwę, policzki, a także nos. I w tym zakresie to, co powinniśmy pamiętać, to przede wszystkim ilość preparatu, jaki zostaje zużyty, jak również częstotliwość wykonywania zabiegów.